Cześć kochani! Jestem w stresie, wiem, nie powinnam w ten sposób zaczynać vloga, ale miałam takie plany na dzisiaj, że siądę, nagram jeden, dwa filmiki stacjonarne, które mam zaplanowane dla Was, po czym zabiorę się za sprzątanie, no i będę vloga nagrywać. No, ale jak to zawsze bywa, ja sobie coś zaplanuję, a w teorii, a w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Wybaczcie, ale jadłam właśnie ciastka. Dlatego, że jak zdążyłam się ogarnąć, właściwie to suszyłam właśnie włosy, napisała do mnie Florentina, czy chcemy plan z minionej niedzieli przerzucić na dzisiaj, bo w zeszłą niedzielę nie mogłyśmy, bo padało cały czas i po prostu no, nie było możliwości, znaczy nie było możliwości, nie chciałyśmy w deszczu chodzić nigdzie. Czyli nie chciałybyśmy tego dzisiaj zrobić. No i stwierdziłam, a co będę siedzieć w domu? Posprzątać mogę też jutro. Nie pali się, to nie jest tak, że u mnie jest nie wiadomo jaki bajzel. No i stwierdziłam, dobra, to w takim bądź razie pojadę do niej dzisiaj, pójdziemy tam, gdzie pójść chcemy. I stwierdziłam, że to będzie okazja, żeby coś tam nagrać też telefonem, więc podejrzewam, że dzisiejszy vlog będzie krótszy niż wszystkie inne, ale zawsze jak to mówię, to potem się okazuje, że 25-30 minut, no bywa. Moja czekoladka z koława. Wy tego nie słyszycie, Milan się już pod drzwiami dobija, bo to czas, żeby z nim wyjść na drugą rundę, bo mamy w pół do pierwszej i ja się muszę pospieszyć. No bo do 14 umówiłam się, że mniej więcej 14 będę u Florentiny. Także ja będę w takim bądź razie teraz lecieć z Milanem, ale jeszcze do Was wrócę, tylko muszę podłączyć w ogóle aparat, bo nagrałam jeden filmik stacjonarny, no i tak długo nagrywałam, że aż zaschło mi w gardle, no i aparat się mocno wyczerpał. Także jak wrócę, to jeszcze się do Was odezwę. Okej, słuchajcie, ja wróciłam z Milanem ze spaceru, już się przebrałam. Nic specjalnego, mam na sobie koszulkę, nawet nie wiem skąd ona jest, nie patrzyłam. Moje jeginsy, no i cichobiegi firmy Szelest. Także do tego biorę oczywiście jeszcze bluzę, bo czasem zawieje, czasem jest gorąco, dziwna pogoda. No ale w każdym bądź razie, jakby nie było, ja się teraz zbieram, przerzucę się na telefon, was, w sensie aparat zostawię w domu i odezwę się, jak wrócę z powrotem, a w międzyczasie będę po prostu chciała coś nagrać. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Jezu, kochani, słuchajcie. 19:33. Ja właśnie weszłam do domu, bo wróciłam od Florentiny i od razu tylko przebrałam spodnie na dresy i poleciałam z Milanem na spacer. Jestem game over, słuchajcie, było tak gorąco, w ogóle chyba mnie przewiało, jak jechałam autem, bo z racji tego, że klimatyzację dopiero jutro w końcu Daniel mi wypełni i od jutra już się nie będę musiała mordować, jak się gorąco znowu zrobiło z czym? No z gorącym powietrzem w aucie i nie będę musiała spuszczać szyby w dół, żeby chociaż trochę przeciągu było.
I nie wiem, mam wrażenie, że przez to właśnie, że jeżdżę z otwartym oknem, to mnie trochę przewiało, bo zaczął mnie strasznie tutaj kark z tej strony boleć, a z tej strony, no jak jadę, to mam okno. Wiecie, jak to jest. Przepocona, zmęczona jeszcze z otwartym oknem, no całkiem możliwe, że mnie przewiało. Zobaczymy. Ja zaraz o fale chwele chciałam powiedzieć. Ja zaraz na pewno powędruję pod prysznic się jeszcze raz wykąpać, ale zanim to zrobię, wiecie co, to przynajmniej zmienię pościel na czystą, bo jak wam mówiłam na początku vloga, chyba wam mówiłam, nie wiem, już sama, plany były takie, że ja chciałam dzisiaj przebrać pościel, posprzątać, poprać i w ogóle, i zawsze jak coś wyplanuję sobie takiego, to zawsze, ale słuchajcie, zawsze Florentina się odzywa, a chodź pojedziemy tu, zrobimy to, zrobimy tamto i w ogóle. Muszę się napić, piję Red Bulla bez cukru. Powiem wam tak, ciepły, smakuje jak stare skarpety, ale zimnego można wypić, a ten jest prosto z lodówki. Bo jestem zmachana. Nie wiem, szczerze wam powiem, co z tych wycinków, które nagrałam, wyszło. Ile zobaczycie, ile nie zobaczycie. W każdym razie bardzo dużo, znaczy bardzo dużo nie. Jak na nas to mało chodziłyśmy, bo ja mam zrobione niecałe 14 km na nogach i dzisiaj więcej już nie będzie. Pełnych 14 nie zrobię. To pełnych 14 brakuje mi mniej niż pół kilometra, jakieś tam mniej niż 400 metrów powiedzmy. Chociaż całkiem możliwe, że jeszcze dzisiaj tyle zrobię, bo w końcu przecież pościel muszę przebrać, jeszcze troszeczkę pochodzę w to mi z powrotem. No dobra, to powiedzmy, że 14 dzisiaj kilometrów będę miała zrobione i to tyle. Cały czas swoją drogą bardzo miły czas spędziłyśmy, jak w 99,9% i śmiałyśmy się, bo Florentina do mnie mówi, że przecież wiesz, że jak ze mną chodzić, to jak ze mną chodzisz, to zawsze jemy niezdrowe rzeczy. Dlatego, że w drodze powrotnej zahaczyłyśmy o Toniego, czy nie o Toniego, zahaczyłyśmy tylko o jego pracę. I pół godziny wcześniej Florentina mu napisała, że chciałybyśmy frytki dwa razy na wynos z ketchupem, majonezem i dwa razy piwo bez Radlera, bezalkoholowego. No i jak się zjawiłyśmy, to Toni wyszedł, nam to wyniósł, nie musiałyśmy płacić za to. Toni nam zasponsorował. Bardzo miło z jego strony. I jak to już zjadłyśmy i wypiłyśmy po tym Radlerze, to zwijałyśmy się już z powrotem w stronę parkingu, w stronę mojego auta, w stronę domu Florentiny. I no po drodze jeszcze oczywiście po kulce loda zjadłyśmy. Dobrze, że spaliłam dzisiaj no trochę ponad 1000 kalorii. I jeszcze trochę swoich miałam. Myślę, że spokojnie mimo wszystko nie zjadłam kalorycznie tego, co przeznaczone jest. Chyba nie. No ale nieważne. W każdym bądź razie mam nadzieję, że nie odczuję tego na wadze zbytnio. Coś jeszcze chciałam powiedzieć i wiecie co? Nie wiem. Jestem dzisiaj wykończona. No, dokładnie tak. aha. Jako, że ja jutro muszę do warsztatu jechać i po warsztacie będę jechać prawdopodobnie, zaraz muszę się jeszcze, muszę do kolegi napisać, czy to z jutrem zostaje tak, jak jest planowane, czy jak było planowane, że się spotkamy, bo wtedy po warsztacie będę jechać prosto do Drezna się z Petą
spotkać. Jak wrócę do domu, to już będzie pewnie 15 i powiem Wam szczerze, że rozważam opcję, żeby zrobić znowu zlepka i połączyć dzisiejszego vloga z jutrzejszym dniem, bo nie ma sensu, chociaż, no nie wiem właśnie, czy nie ma sensu, żeby... żeby tego vloga dzisiaj kończyć, a z drugiej strony tak pomyślałam, a w sumie dlaczego by nie? Mówiłam Wam, że ten vlog będzie krótszy. Muszę się zastanowić, na razie idę przebierać pościel. Słuchajcie, zanim się ściemni, chciałam Wam tylko pokazać, bo w Denku pokazywałam Wam jedną maskę z Yuti. A z zakupów powinniście wiedzieć, że dwie kupowałam. No i jedną zużyłam i właśnie drugą mam. W Denku Wam pokazywałam i mówiłam, że ta maska, ona nie jest na takiej płachcie, jak znamy, tylko bardziej takiej właśnie w kierunku tych płatków z Action. I widzicie? Nie wiem, o, widzicie? To jest naprawdę, słuchajcie, jak taka szmatka. W ogóle te maski są naprawdę rewelacyjne, świetnie nawilżają skórę, są jak widzicie rewelacyjnie wycięte, są bardzo duże, ja mam bardzo dużą twarz, nawet jeżeli nie zawsze to tak widać. Tutaj mam tą maskę Avocado Cucumber Almond Butter i to jest w ogóle maska, to się nazywa Mesh Sheet Face Mask, czyli na meszu, ten materiał mesh chyba się nazywa. Miluj sobie chrapoli. To jest napisane, żeby 15-20 minut ją trzymać. Ja ją spokojnie mogę nawet dłużej potrzymać. Dlatego, że uważam, że no, jest naprawdę przyjemna. I jak wiecie, ja z reguły tutaj rozcinam. O, bo nie lubię, jak mi maski tutaj na usta opadają. Bo mam potem cały czas smak tej maski w ustach. Nie wiem dlaczego. I ta taka nie jest. Tutaj mi to zupełnie nie przeszkadza. Ja mogę mówić. Nic mi się, wiecie, gdzieś nie osuwa, nie opada, nie przeszkadza. Mogę się napić na przykład. Czego przy innych maskach zbytnio robić nie mogę, bo no bo większość jest tak wycięta, że wiecie, że ja to muszę tutaj rozciąć. Więc jeżeli je gdzieś dorwiecie, tak jak mówiłam w Denku, kupcie, nie pożałujecie. One pewnie kosztują coś koło 2 euro. Nie pamiętam ceny. Ale są naprawdę moim zdaniem warte każdego centa. Naprawdę. Jak tylko jeszcze gdzieś dorwę, to... No bo mam jeszcze jedną, tą co dopiero kupiłam. Ale jak jeszcze je dorwę, to na bank je kupię. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, łóżko zaścielone, już świeżutkie. Ja w ogóle wyszłam spod prysznica. Ja Wam ostatnio mówiłam, że nawet jeżeli kamera tego nie pokazuje, ja jestem opalona i widzicie, to jest opalenizna. To nie jest, że jestem czerwona, bo nie wiem, bo się tarłam czy coś, to jest opalenizna. Czy Wy to widzicie? Ja mam zegarek odbity. Dzisiaj nawet Florentina do mnie powiedziała, mówi do mnie, Boże, mówi, jaka Ty jesteś już opalona. No jestem już muśnięta słońcem i to całkiem mocno, pomimo, że ja jakoś, wiecie co, specjalnie na słońce się nie wystawiam, bo ja poza urlopem, kurczę, jak ja czegoś takiego nie lubię. Poza urlopem, wiecie co, ja nie lubię się wystawiać zbytnio na słońce. Mi jest po prostu bardzo szybko gorąco. Ja nie jestem, pomimo, że jestem urodzona na końcówce lata, bo 17 września to jest jeszcze końcówka lata, to i tak nie, zdecydowanie nie jestem człowiekiem, który lubi upalne lato. Ja lubię, jak są temperatury takie, wiecie, 20 stopni to jest dla mnie optymalnie. Nie jest za gorąco, nie jest za zimno, po prostu super. Otworzyłam wczoraj, jako że użyłam ten krem z Yumi, który używałam na dzień, to wczoraj otworzyłam, bo wiecie, na noc używam w dalszym ciągu tego od Hildy. A, czyli Hildegard Braukmann.
A na rano stwierdziłam, że przetestuję ten z Balea Vital Plus. To jest napinający krem pod oczy z kalcjum i kompleksem peptydowym. On jest generalnie przeznaczony dla skóry od 50 roku życia, można powiedzieć. No do 50 to mi jeszcze 11 lat brakuje. Powiem Wam, że 11 lat to wcale nie jest dużo, to tak zleci. No ale i on, ja bardzo dużo dobrego na temat tego kremu słyszałam, bardzo był hype'owany. I ja też na rolkach oglądam czasem taką dziewczynę, Erikę, ona pracuje od iluś tam lat w DM-ie i właśnie pokazuje zawsze nowości, czy na przykład top 15 kremów pod oczy i zaczyna od 15 do 10, od 10 do 5 i od 5 do numeru 1. No i to był chyba krem, który w pierwszej trójce był, jakoś tak, dlatego mnie tak zainteresował, bo generalnie kremy z Balea to ja, wiecie, no jakoś nie ten. Użyłam co prawda dopiero dwa razy. Użyłam wczoraj na wieczór z ciekawości i dzisiaj rano. Muszę zobaczyć, jak on się na dłuższą metę będzie sprawdzać, ale póki co pierwsze wrażenie mega. Jeżeli lubicie tak jak ja, bo ja też muszę do tego powiedzieć, słuchajcie, ja lubię cięższe kremy pod oczy, nie lubię takich lekkich, delikatnych. Ja potrzebuję coś cięższego pod oczy. Nie wiem, czy to po prostu tylko, wiecie, dla głowy, żeby miała świadomość, że coś pod tymi oczami jest i mi to coś robi, czy o co chodzi. W każdym razie ten krem, on jest delikatnie tłustawy. Korektor się na nim trzyma ładnie, bo dzisiaj miałam korektor i przynajmniej... Gdzie jest mój korektor? Ten Skobo, który ja używam. Bo to już z moich zapasów. Na zapasach jeszcze mam dwa, no i ten mam w użytku. Także na ten rok prawdopodobnie jestem zaopatrzona. No więc korektor się na nim bardzo ładnie trzyma. On ma pompkę Airless, więc też trzeba zawsze wyciskać sobie na palec. Wiadomo, że z jednej strony jest to bardziej higieniczne, bo nie wkładacie palców, dzięki temu nie dostają się jakieś tam zarazki i bakterie, Bóg wie co jeszcze. A z drugiej strony przez tą pompkę, wiecie co, to mi się zawsze za dużo tego kremu, i to nie tutaj, tylko generalnie w tego typu opakowaniach, zawsze za dużo kremu mi się wydobywa na palec. Ja to potem co prawda wklepuję pod oczy, ale jednak odnoszę wrażenie, że w tych słoiczkach to ja, wiecie, paznokciem trochę wyciągnę i zdecydowanie mogę sobie sama jakby dozować. Tutaj w tego typu opakowaniach jakoś nie potrafię, nie wiem dlaczego. Także jeżeli szukacie też czegoś takiego cięższego, jeżeli na przykład lubicie krem, tak jak ja, ten znakomy, ten arganowy krem pod oczy, to też Wam się powinno podobać. Także spróbujcie, bo one nie są drogie, a rzeczywiście zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. Tego vloga nie będę łączyć. Zaraz muszę pamiętać, żeby wyciągnąć łososia i co? I brokuł na jutro. Pyta się do mnie odezwał i umówiliśmy się tak, że co? Że ja jak będę w warsztacie i będę wiedzieć, że Daniel już kończy, to się do niego odezwę i się dogadamy. Może spotkamy się na Starym Mieście i pójdziemy trochę nad Elbę pospacerować, albo nie wiem, będziemy mieli mniej więcej 2 godziny. Więc no. Więc te 2 godziny tak spędzimy, wiecie, my się tak o tylko przelotem gdzieś tam widujemy na tą godzinę, dwie, no bo on w dalszym ciągu przeprowadzkę ma, ten kumpel ode mnie, no i też jest rozchwytywany. Ja Wam mówiłam, śmiałam się, że teraz też wtyki w sądzie będę miała, bo on w sądzie pracuje. Także tak. Dobra, kochani, ja idę jeszcze tą maseczkę dalej, potrzymam jeszcze trochę na twarzy. I idę wyciągnąć tego łososia, ten brokuł, żebym nie zapomniała. I zabiorę się za obrabianie filmiku, bo no, muszę szybko nadrobić z obrabianiem.
Na pewno muszę na dniach Myślałam, że Milan chrapie. Na pewno muszę na dniach i tak właśnie myślę, ale może dopiero na 2-3 dni przed rehabilitacją. Muszę na pewno jeszcze nagrać Wam denko kolorówkowe. Znaczy nie muszę, ale chcę Wam nagrać, bo jednak coś mi się tam nazbierało. I w sumie tylko czekam, aż mi się ta resztka tutaj skończy, więc to jest jeszcze, nie wiem, ze 2-3 użycia. I ja to mam... Gdzie to jest? Czekajcie. W wersji pełnowymiarowej, o, tej dużej, 160 ml, to jest dosłownie to samo. Ja nie wiem, gdzie ja to miałam. To chyba kupiłam w jakimś zestawie z Pixi. Tak mi się coś wydaje, takim małym próbkowym. Tą buteleczkę sobie zostawię, bo będę mogła na bank wypełnić. Czy w ogóle nawet nie sprawdzałam, wiecie co? Tak, o, mega. Będę mogła sobie wypełnić i taką, wiecie, będę ze sobą mogła zabierać, bo ja to mogę jako toniku używać i jako właśnie fiksera do makijażu, bo tak to teraz używam. Dobra, idę robić, co mam robić, później jeszcze wrócę. Filmik jeden obrobiony. Wieki to trwało. Ale wiecie, jak to jest. To telefon w ręce, bo ze znajomymi piszę, to coś innego jeszcze i coś innego, to pielęgnację zrobiłam. Już teraz z powrotem wróciłam do używania tego olejku z Isany. No best friends to my nie będziemy, słuchajcie. To chodzi mi o ten olej, który jest w moim projekcie Zero. I ten, który jest drogeryjnym odpowiednikiem tego Midnight Recovery Skillsa. Jak dla mnie on mi za mocno lawendowo pachnie i zapach lawendy nie jest po prostu moim ulubionym zapachem. No nie ma się co oszukiwać. Tym bardziej, że zeszłym razem jak używałam ten olejek, czy zeszłe razy, to zawsze pojawiały mi się wypryski. I tylko teraz nie wiem, czy to na pewno przez ten olejek, czy przez coś innego. Teraz, kiedy do niego z powrotem wróciłam, na pewno będę mogła sprawdzić, czy to on, czy nie. No ale, coś chciałam się jeszcze zapytać, zanim się z Wami pożegnam. Kto z Was oglądał Eurovision Song Contest? Eurovision Song Contest? Wow. Jezus Maria, nie umiem słowa wypowiedzieć, język mi się plącze, no ale wiecie, o co mi chodzi, ISC. Ja tak rzuciłam trochę okiem. Jakoś mnie tam nic zbytnio nie zachwycało, aczkolwiek powiem Wam, że Izak, czyli kandydat tutejszy niemiecki, no tą piosenkę uwielbiam. Mogłabym cały czas w kółko słuchać. Ubóstwiam tą piosenkę i naprawdę fajnie wystąpił. Nawet jeżeli to z playbacku leci, tak? Słuchajcie, słuchałam... Jadąc autem, bo jakoś na dniach minionych w radiu właśnie mówił, że, no, że to wcale nie jest takie łatwe synchronizowanie z playbackiem, tak? Także mówi, że właśnie tak to jest, że oni nie śpiewają na żywo, że to jest playback, że to już wiecie, było wcześniej nagrane i zostaje puszczone, no i oni muszą pilnować tego, żeby dokładnie tak jak śpiewane jest, tak... wiadomo, ustami ruszać i tak dalej, nie? No. Bardzo lubię tą piosenkę. Dajcie znać, kto z Was oglądał. Widziałam na Facebooku, że Aga, nie wiem, kto jeszcze pamięta, Agusiak 747 chyba, tak mi się wydaje, Agnieszka Szwac, że Aga była na miejscu i gdzieś tam pisała na Facebooku, że gdyby nie fakt, że połączyli to ten wypad ze zwiedzaniem iluś tam innych miast jeszcze i tak dalej, to byłaby bardzo zawiedziona, że chyba w takim bądź razie
nie opłacałoby się wydawać na to pieniędzy, żeby to na żywo zobaczyć. No ale dużo ludzi wydało kasę, żeby to zobaczyć, także tak. Dobra, kochani, słuchajcie, bo jest godzina 22:20. Ja na liczniku mam... Halo? Zegarek? O! 19473 kroki, czyli niemalże 14 kilometrów. No, ale będę szła do łóżka, bo jak mówię, muszę o 7 rano wstać, a wiecie, ja mam problemy z zasypianiem, więc ja się jeszcze będę cały czas z prawa na lewo walać, aż zasnę. No. A jutro przyjeżdża Asia. Już jutro wieczorem Asia będzie, także pojutrze na bank się zobaczymy. No. A w środę, bo dzisiaj jest w ogóle niedziela, ja Wam nawet nie powiedziałam chyba, a w środę po południu muszę jechać z Milanem. Milana leki odebrać, Milana zaszczepić, Milana odrobaczyć. Wcześniej pewnie, raczej wcześniej, jeszcze podjedziemy po Milana Karmę. Nie wiem, czy Sebastian będzie, czy nie, ale mało mnie to interesuje. Tak? Tak. Po karmę? Coś jeszcze miałam. Znaczy po mokrą karmę. Suchą karmę może jutro uda mi się, jak nie zapomnę, kupić worek. Oj Boże, mówię Wam. Teraz mam tyle na głowie, że masakra. Postawię trzy krzyżyki, słuchajcie, w kalendarzu, jak już będę na tej rehabilitacji, będę miała święty spokój. Dobra. Dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami. Zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.